Kluczowy temat. Dzień dobry, Wojciech Sikorski, kwadrans po godzinie 8. Dzisiaj porozmawiamy o zmianach kadrowych w wielkopolskiej policji i o tym, co się jeszcze poprawi, aby funkcjonariusze działali skuteczniej. Moim gościem jest inspektor Piotr Mąka, nowy komendant wojewódzki policji w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek krótka informacja. Zaczynał pan w policji w 91 roku na poznańskim Grunwaldzie od szeregowego policjanta w pionie kryminalnym. Następnie pracował pan w Wydziale do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą i Zespole Analizy Kryminalnej. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Później był pan zastępcą komendanta wojewódzkiego wielkopolskiej policji, a od ponad tygodnia, tydzień i jeden dzień jest pan komendantem wojewódzkim policji w Poznaniu. Pewnie ma pan już po tym tygodniu jakieś obserwacje, co należy poprawić, aby ta policja w Wielkopolsce działała skuteczniej. Pamiętamy czasem sytuacje, kiedy to policjanci sobie w różnych częściach kraju nie potrafią poradzić, no w przypadku nie aż takich trudnych interwencji, kiedy trzeba kogoś na przykład obezwładnić. Znaczy, chciałem powiedzieć, że pracuję w wielkopolskiej policji od 26 lat. Widzę, jak przekształciła się policja przez ponad ćwierć wieku. Garnizon wielkopolski od wielu lat jest na bardzo wysokim poziomie, także zastaję w tej chwili policję w bardzo dobrej kondycji. Można patrzeć czy poprzez pryzmat dynamiki przestępstw. Przez ostatnie lata liczba przestępstw spadła w niektórych kategoriach o 50%. Poziom wykrywalności cały czas ulega wzrostowi albo jest na stabilnym, wysokim poziomie. I to jest wynik dotychczasowej bardzo dobrej pracy policji. Oczywiście nie jest tak, że jest to kapitał, który dostałem raz na zawsze i którym nic nie trzeba zmieniać. Zawsze coś można zmieniać. Ja na pewno będę stawiał na kapitał ludzki. Bez szeregowego policjanta, bez jego wiedzy, bez jego przekonania, w jakim kierunku policja powinna iść, jakie są zadania, jakie on powinien realizować zadania, żadna organizacja czy nasza policja nie będzie sprawnie funkcjonować. Chciałbym na pewno poprawić komunikację, bo w całej policji ten proces komunikacji nie zawsze dobrze funkcjonuje. Żeby polecenia, które idą od komendanta głównego, od komendanta wojewódzkiego do szeregowego policjanta były bez żadnych przekłamań po drodze przekazywane, żeby policjant wiedział, co tak naprawdę ma robić i czemu służą te zadania, te polecenia, które realizuje. A co z obsługą telefonu alarmowego 997? Czasem mieszkańcy skarżą się, narzekają, że trudno się dodzwonić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna natychmiast. Może się, są takie sytuacje, że w danym czasie, w tym samym miejscu jest tyle zdarzeń, tyle osób potrzebuje kontaktu, że może dojść do chwilowej blokady linii telefonicznej. My na to reagujemy, patrzymy, w jakich okresach czasu należy zwiększyć liczbę operatorów. Tak na przykład w weekendy czy w piątki wieczorem liczba operatorów jest zdecydowanie większa niż w inne dni. Chciałbym też powiedzieć, że jeśli ktoś nie może się dodzwonić na 997, może zadzwonić na 112. To jest też telefon, gdzie operatorzy przyjmują zgłoszenia dla różnych służb, a informacje do policji przekazywane są drogą elektroniczną w sposób bezpośredni, także ta informacja do nas też dotrze. Chciałbym też również powiedzieć, że dużo zgłoszeń jest czy to dla żartów, czy dla wiele osób blokuje linie telefoniczne alarmowe. W skali kraju, w niektórych regionach niejednokrotnie dochodziło do tego, że 50% zgłoszeń to są właśnie zgłoszenia fikcyjne dla żartów. Pod koniec zeszłego miesiąca Senat przegłosował bez poprawek ustawę, którą z inicjatywy prezydenta nastąpiła nowelizacja ustawy Prawo Wykroczeń i tam jest zwiększona kara, artykuł 66, zwiększający karę za bezpodstawne blokowanie linii alarmowej. To są wszystkie numery od 997, 998, 99, 112 oraz innych służb. Także będziemy obserwować, czy ta ustawa zmniejszy ilość blokowanych linii. Jeżeli tak, to jeżeli nie, to będziemy reagować w inny sposób.
Dlaczego brakuje tylu chętnych do policji, co kiedyś? Kiedyś było to na przykład 10 osób chętnych do pracy w tej formacji na jedno miejsce. Dzisiaj jest znacznie mniej. Policja również między innymi ogłasza castingi wręcz. Ogłoszenia pojawiają się w prasie, w internecie, że poszukują kandydatów do pracy. Co się takiego stało, że policja nie jest już tak atrakcyjnym pracodawcą jak kiedyś? Znaczy, wystarczy zobaczyć, jak wygląda rynek. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce to jest stopa najniższa w kraju. Przez ostatnie lata spadła o połowę, dlatego też kandydatów naturalną rzeczą będzie mniej. W tej chwili, do tej pory przyjęliśmy w tym roku ponad 130 policjantów. Planujemy w listopadzie, w grudniu przyjąć jeszcze 230 policjantów. W tej chwili trwa właśnie proces naboru. Zobaczymy, jak to będzie. W listopadzie na pewno przyjmiemy przynajmniej 80 paru funkcjonariuszy i później jeszcze w grudniu, 28 grudnia mamy następny termin. W tej chwili trwają opracowania kandydatów. Zobaczymy, jak to będzie. Ile jest obecnie wakatów policyjnych w Wielkopolsce? Na dzień dzisiejszy to jest około 410 wakatów. Dlaczego? Co roku policjanci odchodzą, co roku przychodzą. Jest rotacja. W tym roku odeszło 318 policjantów, a chcemy przyjąć 360 policjantów, czyli chcemy poprawić tę sytuację w stosunku do lat ubiegłych. Również niektórzy pracodawcy posiłkują się pracownikami zza wschodniej granicy. Czy również policja zamierza taki krok poczynić? Czy w ogóle jest to w przypadku policji możliwe, aby na przykład zatrudnić obywateli Ukrainy, Białorusi? Nie, na chwilę obecną ustawodawca nie dał takiej możliwości. Nie było do tej pory takiej potrzeby, także na razie nie posiłkujemy się osobami z państw sąsiednich. Czyli mogą w Policji Polskiej służyć tylko obywatele, którzy mają obywatelstwo polskie. Tak jest. To jest zgodnie z przepisami. Tak jest. Zapytam jeszcze o szkolenia, bo to jest sprawa w wielu sytuacjach kontrowersyjna. Tutaj między innymi chodzi również o poprawianie relacji z obywatelem. Będziemy myśleli, jak przeciwdziałać agresji i przekraczaniu uprawnień przez samych policjantów, zapowiedział w jednym z wywiadów Andrzej Szary, szef Wielkopolskich Policyjnych Związkowców. I dodaje, że w tym zakresie zespół z Komendy Głównej Policji pochyli się nad kwestią szkoleń i edukacji samych funkcjonariuszy. Jak to będzie wyglądać w Wielkopolsce? No, szkolenie to jest podstawowa rzecz każdego policjanta i każdego pracownika w jakimkolwiek zakładzie pracy. Powstał zespół w ministerstwie, który ma przeanalizować obecną sytuację szkolnictwa w całej policji i będą z tego wyciągane wnioski. Niezależnie od tego, jakie będziemy mieli szkolenia centralne, planuje w ramach doskonalenia zawodowego uczyć policjantów i to nie tylko tych najmłodszych, ale również policjantów, którzy pracują od wielu, wielu lat, dlatego że same szkoły nie są w stanie nadążać za przestępczością, za zagrożeniami. Policjant jak raz skończy szkołę, to nie znaczy, że już jest do końca służby przeszkolony. A co się zmieni w tym systemie szkolenia w takim razie? My na pewno będziemy chcieli analizować przypadki, które nieprawidłowego zachowania. Też korzystamy z mediów, korzystamy z serwisów społecznościowych, gdzie są różnego rodzaju nagrania. Te nagrania będziemy analizować i na podstawie błędów, czy własnych, czy też innych policjantów, pokazywać policjantom, jak należy się zachowywać, bo niejednokrotnie te sytuacje są raz w życiu, mogą się zdarzyć, ale trzeba mieć tą świadomość i najlepiej wizualnie zobaczyć, żeby odpowiednio reagować, jeżeli taka sytuacja nastąpi. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był inspektor Piotr Mąka, nowy komendant wojewódzki Policji w Poznaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.